Sponsorem dzisiejszego filmu jest literka B. B jak błoto, a będziemy dziś mówić, a raczej ja będę przynudzał, o roślinie zwanej Alternatera reiniki. Z błota powstałaś i w błoto się obrócisz. Alternatera reiniki jest typową rośliną błotną. Pochodzi z Ameryki Południowej, która jest po przeciwnej stronie Ameryki Środkowej niż Ameryka Północna. Myślę, że skutecznie zagmatwałem. Ta Alternatera rośnie sobie na bagnach oraz na brzegach jezior i rzek wszelakich. Daje radę dorosnąć do 60 cm wysokości, choć przeważnie osiąga rozmiar w okolicach 30. Roślina ta nie jest rośliną wodną, więc nic dziwnego, że chce wyłazić z wody i często traci dolne liście. Powodem tej utraty liści jest niedoświetlenie dolnych partii akwarium. Wniosek: nie sadźmy jej zbyt gęsto. Rośnie dość powoli. Wzrostowi sprzyja duża ilość światła i bogate podłoże, w którym dość dobrze się ukorzenia, choć korzenie nie są zbyt mocne. Temperatura wcale niezbyt wysoka, bo 20-25 stopni Celsjusza. Światło i odpowiednia ilość żelaza w wodzie wpływają na wybarwienie się tej rośliny w różnych odcieniach czerwieni i fioletu. Liście wybarwiają się tymi kolorami, szczególnie od spodu. Wierzch może być i oliwkowo-zielony, jak i ciemnobrązowy, jak i lekko czerwonawy. Wszystkie te odcienie zależą właśnie od warunków, w jakich nasza Alternatera przebywa. Rozmnażamy ją przez klasyczne sadzonkowanie, czyli odcinamy czubek z pędem mniej więcej w okolicach 10-15 cm i wsadzamy w podłoże. Taka sadzonka, że tak powiem, wychowana w tej wodzie, w tym akwarium, przyjmuje się bardzo szybko. Z odciętego pędu wyrastają dwa nowe czubki wzrostu i powstają kolejne dwa szczyty. Umiejętnie cięta da się wyprofilować w ładny krzaczek. W literaturze opisywana jest jako roślina trudna. Ciężko mi to potwierdzić lub zanegować w całości. Ma swoje widzimisię. Zakupiona lub przeniesiona z innego akwarium potrafi przyjąć się prawie w biegu, a często stracić wszystkie liście i prawie paść. Mówię prawie, bo ja jestem dość szalonym akwarystą, który nawet takie opadłe badyle pielęgnuje i próbuje je odratować. Co wielokrotnie mi się udało, choć zaliczyłem też kilka porażek. Alternatera reiniki to przepiękna, czerwona roślina, która posadzona szczególnie obok roślin o jasnozielonej barwie liści wygląda naprawdę rewelacyjnie. Drugi i trzeci plan to jej miejsce sadzenia. U mnie obecnie rośnie w formie tarasu, zajmując obydwa plany. Choć może tego tarasu nie widać tak dobrze na filmie, bo dość mocno ją ostatnio ciąłem. Do pięknego wybarwienia niezbędne jest światło powyżej 0,5 W na litr. Przy gorszym oświetleniu Alternatera będzie rosła, ale nie liczmy na jej pełne wybarwienie. Co do wody, ta roślina nie ma jakichś specjalnych wymagań. U mnie rośnie w zwykłej kranówce, więc w wodzie średnio twardej. I radzi sobie całkiem nieźle. Nie sadziłbym jej w nowo zakładanym akwarium, chyba że posiada się dużą wiedzę o nawożeniu słupa wody. Natomiast początkującym polecam jej zakup i sadzenie w późniejszym czasie, kiedy akwarium jest już stabilne i wiemy, co jest w nim grane, czyli kiedy inne rośliny rosną, a glony nie wylewają się na podłogę. Tyle miałem do powiedzenia, a teraz idę przytulić Henia. Dużego Henia. Chciałem wam pokazać moje nowe akwarium. Tutaj są roślinki, a tu jest rybka. Myślę, że ją widzicie. Zrobię zbliżenie, żeby było lepiej. O, i tu jest. I tu. I, o, o. Tak, teraz na pewno widzę. O. A tu jest coś takiego. O, nie wiem, czy widzicie, nie wiem, czy widzicie. Widzicie? Widzicie? To jest coś takiego, co w tej chwili tu leży. I powiedzcie, jak wam się podoba moje nowe akwarium.